Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a to jest materiał z gry Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Moi drodzy, materiał ten będzie, właściwie dwa materiały tak naprawdę będą z przeładowania sezonu trzeciego do Modern Warfare 2 i prawdopodobnie zobaczycie je chwilę przed startem sezonu czwartego, który oczywiście zamierzam nagrać, a jakże zaprezentować wam sezon czwarty. No ale dziś jest, w momencie kiedy to nagrywam, 27 maja, godzina 18:42. Przed chwilą te w poprzednim materiale, które nagrywałem z The Division 2, było zakończenie obławy, tam chyba zmieściłem się bodajże w około 30 filmów, coś takiego, więc uważam to za sukces, że udało się to zrobić, zmieścić. No i cóż, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania lecimy. Co się zmieniło? Przede wszystkim został dodany nowy operator wraz z Raidem. Mianowicie jest tutaj operator Alex. W frakcji Spec Group. Mam cię. Więc możemy sobie nim grać. Mam cię. Koniec przerwy. Pora wracać do roboty. Mam cię. Mam cię. Ktoś to musi dokończyć. Teraz dopiero się zacznie. Ktoś to musi dokończyć. Więc jest nowy operator, a wraz z tym właśnie sezon Raid, sezon Raid trzeci, sezon, znaczy sezon, kurwa. Czemu mówimy sezon zamiast Raid? Nie wiem. Raid się już, znaczy się Raid można normalnie zrobić, normalnie grać, tak? Potrzebujecie oczywiście max 3 osoby i żeby w ogóle ten Raid zrobić, wbić go, no to musicie mieć 3 osoby. Po ukończeniu macie operatora i to jest, to są, można powiedzieć, takie właściwie jedna, chociaż właściwie to dwie nowości w przeładowaniu sezonu trzeciego, czyli nowy Raid oraz operator. Do tego broń, a właściwie dwa pistolety, chociaż no tak, trzeba, to są pistolety. Pierwszy pistolet jest to Eftaz Siege, czy też Eftaz Siege. Kompaktowy i mobilny pistolet maszynowy ma niesamowitą szybkostrzelność oraz prędkość do bycia. Doskonała broń dodatkowa w walce na krótkim dystansie oraz GS Magna. Ten w pełni automatyczny pistolet kalibru 50 ma niezwykłą szybkostrzelność i dość mocny, by zlikwidować każdego, kto stanie ci na drodze. Wciśnij spust i niech kaliber 50 przemawia za ciebie. To są pistolety nowe, które zostały dodane właśnie w sezonie trzecim. I póki co to są to jedyne pistolety. I moi drodzy, tak, tutaj jest to, mamy pistolet TEC-9, czy też TEC-9 oraz Desert, automatyczny Desert Eagle. O ile w rzeczywistości automatyczny Desert Eagle nie miałby prawa działać, w ogóle by nie działał. Od tego zacznijmy. No ale cóż. Moi drodzy, Eftaz Siege jest pistoletem. Tak, TEC-9 jest pistoletem, a nie pistoletem maszynowym. Od tego należy zacząć. Jest specjalna konwersja zarówno zamka, jak i całego zespołu spustowego, który trzeba przerobić tak naprawdę. Są pewne specjalne modyfikacje, które pozwalają zmienić tryb ognia. To nie jest tak, że możecie sobie jak w normalnych karabinach i pistoletach maszynowych przełączacie się pomiędzy ogniem pojedynczym albo ogniem ciągłym. Nie, tutaj macie tylko i wyłącznie strzał pojedynczy. Czyli jedno
pociągnięcie języka spustowego, jeden wystrzał, jedno pociągnięcie, jeden wystrzał, jedno pociągnięcie, jeden wystrzał i tak aż do momentu nieskończenia. Tak jakbyście strzelali z po prostu z pistoletu. Więc to są te dwie nowe bronie. Wyzwania dla nich, każdą broń możecie, wystarczy się, że tak powiem, eksfiltrować, mając tą broń, i z automatu ją odblokujecie. Albo jest też drugi sposób wyzwania, które polega na tym, że aby odblokować Eftat Siege, musicie zabić 50 wrogów, albo 50, albo 40 wrogów, strzelając z biodra pistoletem. Natomiast na pistolet GS Magna, żeby odblokować, potrzebujecie zabić 30 wrogów, używając 50 GS strzałem w głowę. Czyli jeżeli z biodra i z trafienia w głowę 50 GS, no to, moi drodzy, bierzecie w takim razie 50 GS, bierzecie wersję Akimbo i wszystko, co pomoże wam strzelać zarówno z biodra, jak i będziecie celować w głowę, samo będzie wam się to naliczało. Albo możecie poprosić znajomego, który już te bronie odblokował, i będziecie mieć, poprosicie go o to, żeby wam dał, eksfiltrował się z nimi, i wy też te bronie będziecie mieć. Tutaj akurat wielkie podziękowania dla Maklera, gdyż to on pomógł mi je odblokować, właściwie zdobyć te bronie, za co oczywiście serdecznie mu z tego miejsca dziękuję. I co jeszcze zostało dodane? Otóż, moi drodzy, zmieniło się wydarzenie. Zmieniło się wydarzenie. Znaczy się, zostało dodane wydarzenie łowy na trofea. Wyzwanie kamuflażu, które moim zdaniem jest o wiele prostszą niż poprzednie, gdyż tak naprawdę w głównej mierze musicie skupić się na konkretnych celach i nie musicie nawet celować w głowę. Otóż, moi drodzy, na karabiny szturmowe musicie zabić 250 wrogów po prostu i macie taki oto kamuflaż, który nazywa się Mroczne Kości. Tak on wygląda tutaj akurat na karabinie szturmowym M4. Czy jest fajny? No, wiecie, kamuflaż jak kamuflaż jest kwestią, można powiedzieć, sporną. Jedni uwielbiają, innych wkurwiają. Mnie nie ziębi, nie grzeje. Ok, jest kamuflaż, chciałem odblokować, zobaczyć, jak on wygląda, stwierdzić, a jeżeli będzie fajny, to może zrobi. No, odblokowałem na karabiny szturmowe i powiem wam, że mogło być gorzej, ale mogło też być lepiej. I powiem wam szczerze, ten kamuflaż nie zachęca mnie do tego, żeby zdobyć te mistrzostwo, jak i talizman broni, więc totalnie mi nie podchodzi. Ale muszę go odblokować. Na karabinach bojowych musicie zabić 30... Po prostu musicie mnie zabić 30 wrogów trafieniem w głowę. Karabiny wyborowe 25 strzałów z daleka, wyrzutnia po prostu 40 wrogów, ręczne karabiny maszynowe 30 wrogów, mając opartą broń, karabiny snajperskie 30 wrogów strzałem z daleka, pistolety maszynowe moim zdaniem najcięższe, czyli 20 razy 3 operatorów nie ginąc, strzelby 30 wrogów strzelając z biodra, pistolety 50, chyba jest to tak naprawdę najłatwiejsze wyzwanie na pistolety, czy też ogólnie po prostu w całej grze, chyba, chociaż nie, myślę, że strzelby można spokojnie zrobić jako pierwsze. No i broń do walki wręcz 30 operatorów od tyłu, tak, od tyłu, czyli tak jak było w poprzednim wydarzeniu na kamuflażu, tutaj również od tyłu. Jeśli chodzi o sklep, bo wydarzenie to jest tak naprawdę wszystko,
to tu się, no, może nie tyle co niewiele zmieniło, ale nic się nie zmieniło. Chociaż nie, przepraszam. Teraz możecie sobie kupić pakiet Kibica CDL, w którym macie schemat na pistolet maszynowy Ważniew 9K. I każdy ma te same dodatki, tylko zmieniają się tylko i wyłącznie naklejki na bronie i sam talizman broni, jeśli chodzi tutaj o nazwy tych wszystkich typów, którzy grają w CDL-a. Znaczy się Call of Duty League, tak? Jakby ktoś się pytał. No i też są nowe zestawy, przynajmniej były. Znaczy się, są nadal, można kupić. Ja trochę pokupywałem ich, przyznam się szczerze. Ale o tym będzie też oddzielny materiał. Tak więc do końca sezonu zostało jeszcze 17 dni. Przynajmniej na ten moment. No i cóż, w kolejnym materiale zaprezentuję Wam broń, jak i dodatki z przeładowania owego sezonu trzeciego. Tak więc to by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się i pa pa!